Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ignacy, byłem ostatnio kolegą Polsatowacym, a dzisiaj, moi drodzy, Bohatery 4, czyli kontynuacja naszej szampańskiej przygody. Lecimy. Lecimy z naszymi wrogami. Jaskinie walki potrzebujesz do zrobienia cykloperów. Na tym mi zależy. A teraz idziemy cię dojechać. Bo mogę. Mamy zapisane oczywiście, więc się tym nie przejmujemy. Zobaczymy, jak wyjdzie walka i czy zdążysz mi zwiać. Sprytnie, nie opowiem. Zielony jest tutaj. Mam cię. Jak silny jesteś? Dupa, a nie silny jesteś. Rób wojo. Powinien się wybronić, jak będzie walka. A my jedziemy dojechać niebieskiego bohatera. Pokaż teraz siłę armii. Zaraz się zmieni ten układ. Zapisz jeszcze rozgrywkę na wszelki wielki. Serio, tych. Świetnie, najlepsze co mogliście zrobić, to zablokować tylko ich ataki. Na nic innego nie liczyłem. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Nef, 11 poziom generała. A ty? Wolfric łowca. Dawaj ciebie. Wszyscy zesrasz. Połóweczka, czy jakiś tu prosty? Mogę się ciebie pozbyć. To nieźle. Osłabienie to sprawia, że mniejsze obrażenia zadajesz. Wrzuć na tych desperados moich. To teraz, ty. Masz walkę wręcz tylko na pierwszym. Nic nie zrobisz. No bo coś zrobiłeś jednak. Moi barbarzyńcy są lepsi niż twoi. O, teraz wy. Tak jak mówię, mnie ta armia nie za bardzo obchodzi. Gdzieś tam ta armia po prostu sobie dla mnie jest. I niewiele oznacza. Jest, bo być musi. Ale pozbądźmy się tego bohatera w końcu. Już wystarczająco długo mi irytował. Serio? Myślę, że można było zrobić lepszy ruch. Teraz wy. A! Dobrze, wychwyciliśmy strzał. Zabijesz go? A nie, chyba. Bohatera się pozbądź. Elegancko. Trochę strat było. Ale dużo artefaktów przede wszystkim. Bardzo fajnie. Proce dajmy tobie. Zdejmijmy to, nie młotek oczywiście potrzebujemy. Tobie dajmy mieczor. Coś jeszcze mamy ważnego? Tarcicę dajmy tobie. I to jest ogłuszenie przeciwnika. Ale ja mam ogłuszenie, to ogłuszenie dostaniesz ty. Chyba, że na odwrót zrobimy. Tak, zrobimy na odwrót. Ty daj mi to, a ty sobie weź tego ogłuszacza, a ty mi daj to. O. I weź sobie tą maczugę do ogłuszania. No i to jest dobrze. Wszystkie jednostki do szczęścia plus jeden. Halo. Poproszę. Bardzo miło. Bardzo miło. Swoją drogą, to jeszcze jedna rzecz zróbmy. Ty i ty. Za pajace. To jeszcze raz. Ach, dobra, trudno. I co, zesrałeś się? Pewnie, że tak. Co możesz mi zrobić? Nie mam kamienia, nie? No właśnie. Jeszcze raz. Weź sobie stąd tych pajaców, bo do niczego mi oni nie są potrzebni. Jedź sobie tam. Ja potrzebuję kamiennej chaty. Jak teraz siła armii? O, już jestem lepszy od ciebie. No to jedyne co ty miałeś, to te Thunderbirdy całe. To jest wszystko co miałeś, kumplu. No to dla mnie nic nie znaczysz w takim razie. A pogonimy was? Kompania dziesiątki. Pogonimy. Zróbmy tak. Rób wojo. To akurat jeszcze nikomu nie zaszkodziło nigdy. O, drugi bohater. Ten ma chyba armię. Oby nie. Behemoty! 11 poziom Beastmastera. Okej. To możesz przejąć? Czy wy nie jesteście jednostkami? Te. Nie jesteście, sorry, bohaterem. Oni nie mogą takich rzeczy przejmować. No dobra, to mam po mieście. Trochę szkoda.
Serio, liczymy na ogłuszenie. Co najmniej. No dobra. To chodź do walki wręcz, czy do strzału? Do walki wręcz chodź. Stań za nim. Może strzelać? Ogłuszony. No to trochę dobrze. Teraz strzel... Może ogłuszysz? Cholerstwo małe, no. Nie lubię tego dziadostwa. Obrona podstawowa, odporność na magię. O nie! Źle rzuciłem jeszcze tym bardziej. Strzel tu. Po cichutku liczyłem na ogłuszenie. Wyjaśnieni. Nie mam pytań. Magia natury na mistrza. Tu jakieś wilczoki są. To nic nie poradzę, słuchajcie, tutaj w takim razie. To tracę niestety tamten zamek. Ale spoko, zaraz sobie zdobędę nowy. To nie wiem, czy mi się chce to walczyć. Ja to chyba szybko walkę włączę w takim razie, bo oni mnie pewnie dojadą. A, bo wiem, co zrobimy jeszcze. W sumie na cholerę tracić żołnierzy. Zablokowane. Tak, on stoi pod zamkiem. Szkoda. Szkoda, że się tak dałem. No trudno. Coś tam straciłem. Nie widzę, że komputer od razu zbudował wyższy poziom. On uwielbia to robić, naprawdę. To jest jego hobby, naprawdę. Szkoda. Weź mi was. Chyba tylko. Stawaj tu. Mogę w sumie kupić potkę, nie? Ale dobrze, trudno. Zagapiłem się, moja strata, niech będzie. Tutaj jeszcze coś było do przejęcia. Jak pamięć mnie nie myli, dokładnie. Przegoń towarzystwo. Okej, jeden problem mniej. Zdecydowanie jeden problem mniej. Stone skin tu. Możesz dwóch trafić? Nie możesz. No to chociaż prosta strzała. Spróbuj tak. I tak. I tak. Prosta. Dobra. Defend. On się wyregeneruje, więc spokojnie. Tu się nie martwię akurat. Czary, one chyba dopiero w następnej mapie będzie mogła zdobyć jakieś czary, wiecie? To jest ponoć... jakoś tak to szło. Dobra, jedźmy tutaj. I zdobędziemy to miasto na południe w takim razie. Trochę szkoda straty tego zielonego miasta, nie powiem. Boli mnie to nieco. Druga rzecz, która mnie boli, to fakt tego, że wróg posiada wysokotierowe jednostki, ja nie. No, ale to na to nic nie poradzę. Kamienna. Liczę na ogłuszenie. Co najmniej. Tu na tył strzelaj. Po cyklopie może być. Albo po bohaterze. Skop mu głupi ryj. Spoko, jest dobrze. Tu są skillsy do wyuczenia. To też nie jest wcale złe. Ty się nauczył tego. Poza tym nic. No, jest szlachectwo, ale ja go nie chcę uczyć szlachectwa. Jedźmy w tę stronę. Jedź w stronę miasta. Jedziemy odblokować je. Okej, okay, jesteś przywódcą, którego szukamy, bla bla bla. Spoko. Coś wartościowego tu posiadacie? Możliwe zbudowanie behemotów. To jest wartościowe już samo w sobie. Na razie zostańcie z tym wszystkim tu, a ja sobie odblokuję jeszcze kopalnię siarki. O, to przegapiłem. To dobrze wiedzieć. No faktycznie, bez behemotów to ja mogę mieć nieco problemów. Kamienna. Ogłusz. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze.
No tak, to możemy rzucać. Jest pytkę. Już mamy obronę, wiecie? To zaczyna działać, naprawdę. To już wkrótce zacznie działać, nie? O! Mikstura nieśmiertelności. Trochę tego poszukiwałem. Ty ją wypiłaś, znaczy się. Chyba ty. Są efekty na tobie, czy coś? Nie wiem. Mogłem przegapić. Dobra, mamy siareczkę. Nie, że to jest do czegoś potrzebne, ale mamy ją. Tak bardziej, że... Żeby była. What? Jak wy tu przyłazicie? Z teleportu? Serio? Tylko poziomowy barbarzyńca. Będę musiał chyba odbijać. Dobra, zobaczmy tak. Zapiszmy grę, w sensie dajmy im szybką walkę w razie gdyby. Oni nam chyba z teleportu mi przyłożą. Zwiał mi. O Jezu. Ja nienawidzę takiego gówniactwa. No są właśnie takie typowe gówniaki, którzy chodzą i tylko irytują. Dobra, wyłącz szybko walkę na ten moment. Ja nie mam kamienia. Ile to kamienia potrzeba? 20 aż. Dużo. Bardziej zaraz stracę kopalnię kamienia. Jakieś pajace biegają naokoło mapy. Dobra, dojedźmy ich szybko. Tak, nie muszą wyłazić z tego teleportu, zdecydowanie. Choć jest to teraz silniejsza armia. Kamienna skóra na... ciebie. Ogłusz go. Nie udało się. No niedobrze akurat. Teraz tak. Nie będę ukrywał, że liczyłem na to. Osłab ciebie. Po bohaterze mam. Dobra, ty idź do spania. Miło, miło. Każda strata cyklopa mnie zawsze tak boli. W serduszku. Idź się z tym bi wręcz. Dobra, ja mam wskrzeszenie przynajmniej. A ty nie. Ale boli. Bolą mnie cyklopy. Za każdym razem. Szkoda, za dużo z cyklopów straty. Głupie straty, zdecydowanie. Nie. No retreat, no surrender. Na szczęście kroję mu te zęby, ale... Cztery to dużo. Kolejny leży. Kolejny teropadł. Trochę was tu mam, no ale co dalej? Rzecz w tym, że nic mądrego. Przegoń do kompanii wilcurów. Coś cokolwiek mogę wam? Nie wiem, strzelaj se tu. Nawet nieźle, jestem zadowolony z was. Okej, idzie to w miarę sprawnie. Niestety wróg nas dosyć niemile harasuje cały czas. To jest jeden z bardziej irytujących elementów tej mapy. I nie mogę jakoś w tym momencie po prostu jakoś tak, wiecie, tego wojska tak sobie nagromadzić w taki dosyć przyjemny sposób, żeby czuć się pewnie, nie? Mam cały czas takie poczucie, że jestem gdzieś z tyłu, za plecami cały czas wroga jestem. To jakiś posterunek z misją, coś? Brońmy się tu. Zobaczmy. Obraz krystalizuje się. Tu są piesełki. Okej. Okay. A cóż to za misja? Grupa barbarzyńców z Odyniczowej Racicy wypuściła w okolicy stado Cerberów i pustoszą farmy. Kuszące. Nie powiem. Nawet bardzo. Do tego stopnia, że pojadę na ten zamek i polecę potem tam. Odyniczowa Racica. No nieźle. A chcę ten zamek mieć. No, wojska natury to już są naprawdę
Coś, nad czym można by się zastanowić. Posiadanie wojsk natury. To jest jedna, drugą rzeczą pozostają oczywiście czary wynikające z tego. Kim jesteś? Jak silny jesteś? Jakoś. Czwarty poziom. Zapisz grę, powinniśmy to zrobić. Kładź się spać, bardzo dobrze. I oczywiście kamienna tu. Znowu będzie ciężka bitwa. Na szczęście ich bohater jest dosyć słaby, z tego co widzę. Ty. Prosta strzała. Liczmy na spowolnienie. A, głuszenie znaczy się, chciałem powiedzieć. O, ale umiesz liczyć, to licz na siebie, Ignacy. Tak. Ty już leżysz. Osłab ciebie. Ładnie. No to wyjaśniliśmy ich. Jestem zadowolony. Strata jednego cyklopa. O! Aczkolwiek to bym dał tobie. Reszta to już bez różnicy. Niech będzie, że tu. Jedziemy na miasto nasze, byłe. Co wy tu posiadacie? Coś. Mało cyklopów. Szkoda. To były moje cyklopy. Tam widziałem bohatera obok. Na spoko, uciekajcie. I jeszcze jeden, 12 poziomy Beastmaster. Weź tego ścierwa, bo ja będę potrzebował coś do zbierania hitów. O, bardzo dobrze. Lecimy na ciebie. 5 behamuli, to będzie, no, już groźniejsze. Osłabmy ciebie. Tak, ciebie. Odporność. To szanuję. Bardzo dobrze. Kontratak strzelecki. Ty? Wow, ale będzie strzał. Gałgany. Kamienna tu? No Beastmaster już tylko został silny u nich. No, był silny, znaczy się, chciałem powiedzieć. Dobra, behemot. Dobra, on poszedł spać. Plus przynajmniej taki. Dobra. Powinieneś go na kopa mieć. Dokładnie. Ła! No i gra to nagle wszystko. Gra i trąbi, naprawdę. Medytacja i zielarz. Kolczuga. To jest fajne. 20% ochrony przed ostrzałem. Weź sobie to. A, czy ja tych zbrój... O, to bym chciał. To bym zdecydowanie chciał. A, weź sobie to. Miecz dwuręczny. Załóżmy. Ja mam te lekkie zbroje. Chcę tutaj tobie ciężko dać. Okej, będziesz miał ruchu o jeden mniej. Spoko, niech będzie. Koszt rzucenia zaklęć masz trochę zmniejszony, tak? Zdecydowanie. Ha. Miecz dwuręczny? Nie, no ja mam atak o 10 większy. Chociaż nie mam tarczy. Szczerze? Weź to. 13. Dobra, ty masz to cudeńko. Tego nie używam. Teraz dalej. Tego nie chcę mieć, a chciałbym, żebyś to miała w ręku. Bo to sprawia, że masz wszystkie czary. Z pierwszego poziomu przynajmniej. To zawsze jakiś plusik jest. Plus punkty życia dla ciebie oczywiście. I to jest już bardzo dobry sygnał dla mnie. Zagrody nawet tu zrobiliście. No nie powiem, bardzo mnie to cieszy. Nie, jeszcze potrzebuję gdzie indziej pójść. Potrzebuję pójść pod ziemię, które były tu. O, tutaj. Dalej. Pokaż mi teraz stan. Niebieski, cały czas jest silny. Dlaczego ty jesteś silny? Nie powinieneś być. O, fort, zdecydowanie. Zagród cały czas nie zrobiłem, wiem. Ale na to jeszcze nadejdzie pora. Chociaż... To niech teraz nadejdzie ta pora. Zamienimy po prostu tych pierdolniczków, tego wszystkiego ścierwa, co mamy, na kamień.
Niech będzie, że tyle. Dobra, zamień jeszcze jedno. Chcę te zagrody mieć. Nie powiem, zależy mi na nich, uważam, że będą bardzo przydatne. O, kopalnia siarki. Jeszcze tak, żebym pamiętał. Klejnoty. Punkty many dla gem. I zaraz te piesełki głupie. Symbol miesiąca kusznik, ok? Sporo. Serio. Nie wiem, cóż to za żart był, ale jak na moje to nieśmieszny. Zdecydowanie nieśmieszny. Wtedy nowy odpada z gry. No patrzcie. Te głupie dziadostwa. Jeszcze tu jest szkielet obok mnie leży. Wóz rudy. O, trochę mi tego brakowało, nie powiem. Wóz rudy, wóz tarcicy mamy. Dziesiątki głup... A, jestem głupi. Jestem najgłupszy na świecie. Macie świetną okazję zablokować czary. Teraz macie drugą okazję. O, znacie ten dźwięk? Teraz bombluje. Co ja rzuciłem na nie? Szybkość? Po co? Teraz ty? O, niech to. No to im się udało. Przywoływania nie są głupie. Potem będzie możesz grzywiołaki przywoływać. To już będzie dużo fajniejsze. Doświęcona pierścień siły. Okej. Okay. To już jest fajniejsze. Jaki ty nosisz pierścień? To dawaj to na ciebie. Ty będziesz nosiła tą ochronę przed ostrzałem. I lecimy. I lecimy. Tu jest siarka. Dobra, chrzanić tą siarkę. Nie będę tracił na to ruchu. Teraz to miasto. Gdzie brakuje mi wszystkiego. Tak? Czego brakuje? Jaskini walki. To potrzebuje kamienia. Dobra, to jutro zrobimy. To zróbmy jaskinie walki najpierw. Jutro będziemy w stanie zrobić już cykloperów. Kolejny budyneczek, a my idziemy po zamek natury. W którym nie ukrywam, że dosyć mocno mi zależy. Jak tak sobie teraz o tym myślę. Tu oczywiście zróbmy wojsko. Głupio byłoby nie mieć go. O, dobrze się składa. No tak akurat tutaj jadę. Więc się zajmiemy panem zielonym. O, mam cię. Co za kmieciem jesteś? No, zaś cię złapię. Gdzie ty zwiejesz? Co za kmiotek. Dobra, zanim odbijemy. Ja nie chcę się potem uganiać za nim. Tam przeskoczył przez teleport. Co za pajac. Żadnej kapitulacji. Dobra, zwiewaj. A te miasto. Jaskinia. Naturalnie róbmy to wszystkie wojska. W sensie, gdzie się da. Poza tym chcę być zawsze mieć możliwość zawezwania po prostu ich karawanami. Wiele ci zawdzięczamy. Druid Rest. Pokaż to miasto. Nieźle. Można magiczny las tu zrobić. Wszystko można tu zrobić. A to jest świetna rzecz, bo teraz dostaniemy wszystkie czary nią. W sensie, ile się da, naturalnie zrobimy. Się nie pieprzymy i robimy to od razu. Przywołanie elfa już mamy. Bardzo siła olbrzyma, świetnie. Ty masz który poziom? Do 4 poziomu możemy ją wylewelować, patrzcie. Bardzo mnie to cieszy. Czekamy. To też piękna muzyka. Kilka budynków bym stąd na pewno kupił, ale to za chwilkę. Na razie zajmiemy się całą peryferiami wszystkimi tutaj. Pogońmy tych chłoperów. O, tu jeszcze jakieś tutaj są głupotki. Do rusłaków. Ale mnie to fajnie ustawi, słuchajcie, myślę. Szybko. Bo nie ukrywam, elfa to w armii bym chętnie widział. Tutaj do grani behemotów potrzebujesz areny honoru i arsenału. Jeszcze ty. Kawałek drogi masz. Gdybyśmy zrobili tak?
Jakie macie morale? Nawet macie. Zróbmy to. Żywiołak wody. 8 przywołujemy. Teraz nie to miasto. To miasto. Karawana, twórz. Zablokowana, ale zdupiłem. No ale to lecisz tędy. Zły jestem teraz na siebie. Się dałem jak dziecko zrobić z tą blokadą. No jak dzieciak. Mam karczmy w ogóle? W zamkach nie mam takich rzeczy. Arena honoru i tak się przyda. A na przykład u tych druidów mogę mieć karczmy? Tu mogę już mieć normalnie. Okej. Okay. Tak, jeźdź w tę stronę. To bardzo dobry kierunek marszu. Jeszcze tu przylas jeden. Na szczęście... Znaczy wątpię, żebyś miała podejście tutaj do mnie. Chociaż, kto tam wie. No bo najwyżej stracę. Muszę się czymś skupić. Tu lub tu. Co byś nie miał wizji już. Grzejmy w tę stronę. Niech będzie. Walczysz. Gdyby teraz zrobić tak. Osetnica i gryf. Nie, źle, Ignacy, źle. Jeszcze raz. Zamiast to, trzeba to zrobić teraz. O, w ten sposób. I teraz pokaż mi ten oblężony zamek. Czy tam Stavgard, jaką tam się zwie. 3 dni. Jedziecie. Ty się bomblujesz, znaczy w ogóle to inaczej, wszystkie miasta się bomblują, które mogą. Dobrze. I tutaj nie mam rudy. No dobra. Chyba 30, tak? Do małpiaczków. To mamy małpiątka już. Zjedź. Któż to jest? Centaur. No z zamurów mamy trochę tej przewagi, nie powiem. Spróbujmy. Mimo wszystko. Jaki to jest poziom bohatera? 4. Ma defend. Po bohaterze. Dalej. A przejdź tu. Ile masz życia? 79. Przepraszam, że tak nie komentuję, ale staram się skupić na tej walce. Faktycznie, mury dają przeogromną przewagę, nawet nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo dużą. To niepotrzebnie się karawanowałem w takim razie. Ciężko mi było ocenić, ale jak się okazuje... Wyszło. Dobry koniec. Widzimy się już jutro, moi drodzy. Ja bym Ignacy, byście wy, a to były Bohatery 4. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.